Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 22 czerwca i dzisiaj robimy ciapkiem, tretujemy kiszonkę ciapkiem po zetce. 80 jest na prawie, więc uprzedziłaś w komentarzu, dlaczego nie większym. A 900 po prostu wozi owiec, a zetka po prostu nie. Zetkę, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, krótkich. No i tak, dzisiaj tretujemy ciapkę, dlatego że nie mamy innego na razie ciągnika. Owiec dobry, wypłosił się, sieka się bardzo dobrze. Nawet idealnie się sieka. Z kiedrem piskopiennym, ale widoki to. Nieźle się tretuje, jak można zauważyć. Jeszcze ten bał zapnę. Będę z wami jeździł. Łap! Hamuj! Ciapek! Dobrze, że ma hamulce. Mogę zjechać. I taka to polityka. No to stresujemy. Co mogę powiedzieć? W przyszłości szukam, chciałbym kupić jeszcze jeden ciągnik ze stajni Ursusa. 12,24 lub 16,14. Młodszy od tego, młodszy od 914, młodszy od 1,5. Rocznik 97, 96, 95. 2000 nie wiem, czy bym znalazł. I jeszcze w takiej cenie dostępnej dla mnie. Widać mnie zapowiada dobrze. Nie wiem, czy u was też tak sucho jak u mnie, ale jest beznadziejnie. Powiem wam szczerze, że nawet poprzypalałem łąkę ze semen. Tak sucho jest. Jest za silny nawóz, a to pogarsza sytuację. Ale widzę, że porośnie to odżywa, może coś będzie. Granulat, zanim się rozpuścił, trochę czasu minęło, ale by nie przypalił. Dlaczego chcę kupić ciągnik? Dlaczego chcemy kupić zdradzić ciągnik? Bo dlatego, że 900 pracuje w ciągu główny. Gospodarka on, do niej mamy tura. Teraz mamy tego tura od 5. Nie wiem, czyście zauważyli, to pokażę jeszcze raz. Mamy przy 30 łykę na euroramce, gdzie przywożymy paszę. Pasze, opornik wypalam M-ko C330M przerobiony na C335, czego na C335 nie sam. Nie jestem odnośny do 30 M-ka, jest to od C335. Powiem wam szczerze, większy udźwig musieliśmy zacząć to robić i wsadzić ręcznie do 60. Tablica kontrolna oryginalna stopniała, jest od dużych ciągników założone. To jest dowód dla najpierw wiedziany. To fajnie, że to jest dobrze wciskać sprzęgło po prostu i
jeszcze podnosić tablicę trochę, żeby liczyć bieg do tyłu. Dlaczego nie ma maski? Maska już miała, bo pracował skórę. Te płotny też już tu. Tata jeszcze kupał nowy. Dlaczego mamy trzy drążki? Też pewnie się zapytacie. Dlatego, że się rozjeżdżały koła non-stop. Tu z tym jest problem. Dlatego w planach jest założenie pomagania. Już nawet wiemy, jak to zrobić. Pokupywać. Po prostu 30 przejdzie kapitalny remont wszystkiego, cała jest robiony, tylko trzeba uszczelnić tam gdzieś olej wypierwala. Skrzynia wałek jest ugięty, bo urwała się nam przegroda, co wchodzi, przykręcamy się do silnika, to obudowa sprzęgła. Obudowa sprzęgła się wyrwała. No i trzeba to, gdy ona była nowa. Nie wiem, czy się uda mi też nagrać widoczko. W ogóle będę na polu, ale próbuję. No więc już zaczyna kisnąć, jak widać, trochę już brązowe wieje. W kamerze będzie widać. No to zobaczymy się może później, zobaczymy, jeśli nie, to do następnego filmu zapraszam, proszę, komentujcie, może ktoś wie, jak odpierdzielić naszą 30, też dawajcie w komentarzu, jaka kabina jest najlepsza, bo w planach zakup nowej kabiny. W planach jest Naglak lub inny producent, jeszcze nie wiem jaki. I maska. Maska prawdopodobnie plastik. Ona pracowała u mojego taty dosyć od nowości, więc należy jej się kapitalka. Zrobienie jej na glancuś. Plancuś. I wspomaganie będzie zakładane, żeby to wyglądała. Nie musiał się wstydzić na filmach, jak ona wygląda, no ale ona przepracowała przeszło 30 lat, którym pracowała. 60 więcej się psuła, chodziła ze zbierajką, tak od długo, te kierowstwo. I no dobra. No dobra, to by było dzisiaj na tyle. Jak się coś uda, nagram dalszą część. Jeśli nie, to zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Zapraszam na mój kanał. Dziękuję.